cykl niesfałszowane mleko. Zobaczcie, to jest taki paradoks, bo to niesfałszowane mleko jest właśnie z tego wersetu. Jak niedawno narodzone niemowlęta pragniecie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu. Ku zbawieniu mamy wzrastać? Halo. Proszę bardzo, jak on brzmi w oryginale. Jak właśnie zrodzone niemowlęta, związane ze słowem niesfałszowanego mleka, zapragnijcie, zatęsknijcie, aby w nim otrzymać wzrost. Tak powinien brzmieć ten werset. Drodzy Państwo, jak właśnie zrodzone niemowlęta związane ze słowem, zapragnijcie niesfałszowanego mleka, aby otrzymać wzrost. A nie zbawienie. Zbawienie mamy. Zbawienie to jest początek drogi. A potem jest? Wzrost. Wzrost. Halleluja. Więc, kurczę, no już w tym wersecie Biblia jest troszeczkę sfałszowana niestety. Paradoksalnie. Dalej. Napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Oryginał. Jest napisane, nie na chlebie samym będzie żył człowiek, ale na każdej wypowiedzi wychodzącej przez usta Boga. I drugi podobny. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Tak? I tu wszyscy myślą, że chodzi o to. Albo o to, co wypowiedział Jezus. I sobie podkreślają. Dialogi. A chodzi o co? Wiara jest ze słuchania, zaś słuch przez wypowiedź Boga. My mamy słuchać Boga przede wszystkim. Potem dopiero weryfikować to ewentualnie z Pismem Świętym. Tak? To jest Słowo Boże. Tam jest Słowo Boże? Tu jest Pismo Święte. Amen! I to słowo tutaj wypowiedź Boga, czekajcie, gdzie to było? Wychodzącej przez usta Boga. To jest imię słów, czas teraźniejszy, który tak naprawdę brzmi, to jest, się dzieje nieustannie, bo Bóg non-stop do nas mówi. Wystarczy, że gadacie ze sobą nawzajem, Bóg do was mówi. Podłącza się. Na podsłuchu jesteś. Gada przez was. Dobrze. Następny. To jest werset, który chrześcijanie czytają i... Ja pierdzielę! Chyba zgrzeszyłem. Tak, zgrzeszyłem. No. Nie. Tak, nie. Tak. Chociaż? Nie. Na pewno, nie. Nie, no na pewno zgrzeszyłem. Robią cokolwiek i diabeł... A może to nie tak? Ja to zrobiłem, nie byłem do tego przekonany. Czyli zgrzeszyłem. I potem siedzą na dupach i nic nie robią. Bo nie chcą zgrzeszyć. A w oryginale ten werset brzmi tak. Wszystko bowiem, co nie jest z wiary. Taka maleńka różnica, nie? Maleńka. Wszystko bowiem, co nie jest z wiary, jest grzechem. Amen? Amen. Duch Święty jak przyjdzie, to co? Co zrobi? Duch Święty przyjdzie przekonać nas o grzechu, bo robiliśmy niezgodnie z przekonaniem? Bo nie wierzymy. No właśnie. Wszystko bowiem, co nie jest z wiary, jest grzechem. Amen? Jak nie wierzysz w Jezusa, w Jego skończone dzieło, a masz prawo, no to jest wszystko grzechem dla ciebie, bo nie jesteś w stanie wypełnić prawa. Bo wystarczy, że w jednym się potkniesz i 613 przekreślone. Tak czy nie? O, to jest dla uświęceniowców. Specjalnie dla was, panowie, panie. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. A kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto jest sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal się uświęca. Tak, uświęcać się. Trzeba się uświęcać. To jest... Cicho, bo cię zaraz sfilmuję. Bo potem mi to komentują, kto to tak krzyczy. Dokładnie.
Zobaczcie, niech nadal się uświęca. Czy tu jest napisane niech nadal się uświęca? Tu jest napisane ten, to słowo, ten czasownik jest w trybie rozkazującym czasu przeszłego, dokonanego, stronie biernej, trzeciej osobie, liczby pojedynczej. I powinien brzmieć, niech się święci imię Jego. A kto święty, niech się święci imię Jego. To słowo to jest hagiastiazu. Nie wiadomo. I jest użyte tam, gdzie znacie te wersety na pamięć od dziecka. Czy Bóg musi się uświęcać? Nie. Czy Bóg nadal musi się uświęcać? Bóg jest święty. Nie. On już jest święty. Zobaczcie na to. To jest ten werset z modlitwy pańskiej. A wy tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. To jest to samo słowo w tym samym czasie. W tym samym czasie. W tym samym trybie rozkazującym czasu przeszłego dokonanego stronie biernej. Dokładnie w tym samym miejscu. Czyli ten werset powinien brzmieć tak. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi. Ale kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, czyli łaskę. A kto święty, niech się święci. Imię Jego na przykład. Amen? Amen. My jesteśmy święci, nie musimy się uświęcać. O, to jest fajny wersecik. Kochany, lubię go bardzo. Towarzyszy mi już od 2,5 roku, jak rozwalam dwie tablice. Tylko nigdzie tutaj, ani w tysiąclatce, ani w warszawskiej, ani w gdańskiej nie jest przetłumaczone wszystko tak, jak powinno być przetłumaczone. A co tam jest? Co tam jest? Popatrzcie się. Wymazawszy, starszy, ten na nas, list długów, czyli rękopis, z greki hierografo, czyli hieroglif, czyli tablica, dwie tablice, postanowień, rozporządzeń, który był przeciwny nam i co? Zobaczcie, co on z tym zrobił? Podniósł, zabrał ze środka. Ze środka. Ze środka go zabrał. Przybiwszy gwoździem go do krzyża. Ze środka. Hello. Gdzie było prawo? Gdzie były te dwie tablice? Arce! I zabrał je ze środka tejże arki i przybił do krzyża. Nie dotyczy nas hierografom dwie tablice. Amen? Amen!